Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny cast Gogiego. Dzisiaj drugi odcinek Monitorum Field Manualu, omówienia zmian punktowych. Dzisiaj rozmawiamy o chaosie, wcześniej było Imperium, w przyszłości czeka nas jeszcze Xenos, a teraz jesteśmy przy sześciu armiach chaosowych. Zaczniemy sobie od tier listy, która podobnie jak w przypadku Imperium składa się z takich samych pięter. Mamy armię Hot, Not i Pytajnik. Zaczniemy sobie od Pytajnika. No i tutaj są dwie frakcje, Chaos Knighty i Death Guard. Tutaj wytłumaczenie proste, banalne. Armie w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o siłę kodeksów, w których nie zmieniło się praktycznie nic. Bo to, że Helbrucik troszeczkę podaniał w Death Guardzie, to jest naprawdę kosmetyka. Można powiedzieć, że jest ok. Jeżeli mamy dobrą, fajną frakcję, która fajnie sobie śmiga, to jest w porządku. Jeżeli tutaj się nic nie zmienia, no to ciężko się przyczepić. Można w Chaos Knightach narzekać na to, że ciągle zdecydowanie przewagę mają Wardogi, przede wszystkim Carnivora i Brigand. One grają zdecydowanie jako taki rdzeń rozpisek Chaos Knightowych, więc przydałyby się jakieś takie obniżki dla tych dużych Knightów, żeby coś tam zobaczyły stół. Natomiast ogólnie jako frakcja, no tam nie ma powodu do narzekań. To ciągle jest bardzo fajna armia, można nią sobie fajnie pograć, podobnie jak Death Guard. Plague Marini są dalej bardzo dobrzy, Biolodzy są bardzo dobrzy, Fold Blightspawn jest ok, Blackbursty, Crawlery są ok, jest to wszystko jak najbardziej w porządku. Natomiast to, na co trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że te armie bardzo mocno czerpią z sojuszników, szczególnie z Nurglingów. I Nurglingi nie dostały żadnych zmian i to jest pozytywna informacja dla całego chaosu względem Imperium. Jak może pamiętacie, opowiadałem przy Custodes i Imperial Knightach, że zmiany sojuszników takich jak Henchmeni czy Kaliduska bardzo mocno uderzają w armie, które na nich bazują, jak Custodes czy Imperial Knighty. No to podobna sytuacja jest w chaosie, jeżeli chodzi przede wszystkim o Chaos Knighty, ale też Death Guard. To są armie, które praktycznie bez Nurglingów nie mogą żyć. Death Guard jeszcze mógłby jakoś tam kombinować, natomiast jakiekolwiek wywalenie z gry Nurglingów powoduje, że Chaos Knighty tracą absolutnie bardzo, bardzo mocno. Tutaj tej sytuacji nie ma. Sojuszujące modele zostały bez zmian, no i te frakcje po prostu mogą się względnie cieszyć, że nie dostały rykoszetem, ale też nie mają jakichś mega powodów do zadowolenia, no bo nie ma żadnych sensownych obniżek. Hot! Trzy frakcje, które zyskały najwięcej. CSM-i, TS-y i Ward i Tersi. Tutaj mamy sytuację, w której te dwa imienne zakony, Thousand Sun i Ward i Tersi. Tutaj mamy sytuację, w której te zakony Thousand Sunów i Ward i Tersów były w całkiem niezłej sytuacji. W przypadku Thousand Sunów trzeba było się bardzo mocno napocić, jeżeli chodzi o granie, o złożenie rozpiski, ponieważ tam się bardzo łatwo jest wyłożyć, biorąc unity nieoptymalne. Natomiast teraz przy tych obniżkach można sobie po prostu bardziej pokombinować. Po pierwsze, rdzeń tych armii pozostał bez zmian, czyli Angron, Magnus, Rubric Marines, Berserkerzy, Eightboundy. To są datasheety, które były jak najbardziej ok i one się tutaj nie zmieniły. Natomiast dodatki poszły w dół. Kultyści, którzy są bardzo dobrzy w obydwu tych armiach, Helbruty, które są dość ciekawe w tych armiach, szczególnie w World Eatersach, myślę, że coś się może podziać. Tego typu datasheety mogą pozwolić na jakieś tam kombinowanie. No i te zakony jak najbardziej mogą się tutaj cieszyć, ponieważ dostały jakieś takie obniżki, które zmąciły taki trochę spokój rozpiskowy, troszeczkę zmuszają do nowszych kmin, można coś pokombinować i tak dalej. Szczególnie też zwracam uwagę na Demon Prince'y, szczególnie tego ze Stealthem bez skrzydeł. Też jest jak najbardziej model, który można rozważyć w każdym z tych zakonów, no i możemy sobie tutaj dość fajnie nimi pograć. Myślę, że tutaj te armie są jak najbardziej na plus. Natomiast największa zmiana to zdecydowanie Chaos Space Marines. No i tutaj jestem aż zaskoczony, ponieważ wychodzi ten Monitorium Field Manual pod koniec kwietnia. Na początku maja dostajemy już informację, że lada chwila wychodzi nowy kodeks, będzie 8 detachmentów, będzie bardzo dużo opcji, będzie super mega gruba książka jak na realia 10 edycji, a my dostajemy prawdziwe trzęsienie ziemi w tej frakcji, więc jestem w szoku,
że Games Workshop zdecydował się na tak duże zmiany armii, która za chwilę dostaje kodeks, a więc te zmiany będą ważne, no nie wiem, strzelam przez miesiąc mniej więcej, a potem już będziemy zajmować się kodeksowymi punktami, więc to jest mega dziwne, natomiast omawiamy to, co mamy tutaj na stole, a na stole mamy bardzo dużo obniżek. Legioniści bardzo dobrzy, poszli w dół, kultyści poszli w dół, motorki są fenomenalne, teraz właściwie niegranie jakiegokolwiek składu motorów to jest poważny błąd, jeżeli chodzi o granie kompetytywne, bo trzech gości w takiej cenie punktowej z meltami, z jakimiś tam pesteczkami, z supermobilnością, z opcją na cofnięcie do rezerw. Fenomenalna sprawa. Uważam, że jeden skład jest obowiązkowy, dwa są wskazane, a jeżeli ktoś zagra trzy trójeczki takich motorów, też według mnie błędu nie popełnia. Tutaj ci Chaos Space Marines naprawdę mogą się cieszyć. Potaniał także Hellbrut. To jest model, który ma bardzo dobrą synergię, z bardzo dobrą zasadą armijną, ponieważ pakty są fenomenalne, jeżeli chodzi o mechanikę, o to, jaki mają impact na grę. No i też można sobie z tym Hellbrucikiem pokombinować. Też zamieszano troszeczkę w pojazdach, na przykład Venom Crawler zaczyna być rozważalny, jest jak najbardziej tutaj ok. Demon Prince, o którym już wspominałem, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest fajnie. Poprzedni Balancing Data Slate bardzo mocno znerfił te CSM-y, one były mega, mega mocne, jeżeli chodzi o końcówkę poprzedniego roku. Gemy poszły w dół, najpopularniejsze wybory poszły w dół, ale nikt nie dostaliśmy w zamian. Tutaj GW się rewanżuje i mówi to i to, obniżki, gracze CSM-ów, bawcie się. Naprawdę teraz można pokombinować, można posprawdzać różnego rodzaju warianty. Według mnie gracze CSM-ów są graczami frakcji, w której zmieniło się zdecydowanie najwięcej na plus. Bo tak jak w odcinku imperialnym opowiadałem o Gwardii, że tam bardzo mocno zamieszano, ale nie do końca wiadomo, w którą stronę iść, czy te nowe buildy będą miały sens. O tyle w CSM-ach po prostu wszystko bardzo fajnie prosperuje, naprawdę można się bawić. Zazdroszczę graczom CSM-ów, bo teraz mogą sobie miesiąc pograć na fajnym indeksie, a za chwilę dostaną 8 detachmentów i kombinowanie na pełnoprawnym kodeksie, więc naprawdę super sprawa. Nic tylko się cieszyć, no tutaj zdecydowanie, gdyby była taka kategoria very hot, to te CSM-y by się tutaj jak najbardziej znalazły. No i ostatnia chaosowa armia, jedyna w tym tierze not, Chaos Demony. Jako gracz demonów Slaanesha bardzo nad tym ubolewam, jestem w absolutnym szoku, że jedna ze słabszych frakcji, może nie aż tak słaba jak Imperial Knighty, ale ciągle frakcja, która ma bardzo duże problemy, niestety nie zmieniła się ani o jotę. I uważam, że to jest po prostu skandal. Dlaczego frakcja, która ma takie duże problemy, nie dostała obniżek punktowych? Odpowiedź wydaje się w pewnym mierze jasna, ponieważ demony to jest frakcja, która się sojuszuje z pozostałymi armiami chaosu i tam jakiekolwiek zmiany na battle line'ach, szczególnie na nurglingach, ale też na przykład na Celestykę, na bohaterach z lownopami, to mogą być zmiany, które zaburzą balans w pozostałych armiach chaosowych i spowodują, że będą zbyt silne. No to jakby to rozumiem. Natomiast mamy całą gamę datasheetów, szczególnie tych elitarnych modeli demonów, które od początku 10 edycji, mamy rok, jak mamy 10 edycję, te datasheety są po prostu przeciętne. Findy Slaanesha nie grają. Screamery grają bardzo mało. Muchy Nurgla nie grają. Blood Crushery grają bardzo mało. Battle Liney, poza tymi Nurglingami, które po prostu są tanie i mają infiltrację, więc są bardzo dobrym unitem pod misję, pod jakieś odpychanie, to właściwie nawet jak grają, to cudownie robią, tak? Można oczywiście kombinować z hornowymi bloodletterami, którzy z tym swoim tronem wykręcają bardzo fajny damage. Można kmienić jakąś dziesiątkę demonetek, na przykład Syleskę, żeby mieć lepsze devastating woundy i tak dalej, ale to są takie kminy fajne w kodeksie demonów, ale nie fajne w kontekście całej gry. Mamy bardzo fajne, grube, duże modele, które dostały podwyżkę wcześniej, jak Belakor czy Shalaxii, no i nie dostaliśmy niestety żadnych propozycji w drugą stronę, tak? Ciągle albo mamy bardzo dobre modele, które są bardzo drogie, albo przeciętne, duże modele, które są przeciętne i nie potaniały, nie? Jakby nie ma się za bardzo czego zaczepić w tych demonach.
To ciągle jest frakcja, która bardzo fajnie wykonuje sekundarki i dysponuje sporą gamą sztuczek, jeżeli chodzi o poruszanie się po stole, no bo teleportowanie się w trzech calach, cofanie się ze stołu do rezerw to są bardzo fajne rzeczy. Natomiast cały czas brakuje konkretnego wygaru i brakuje konkretnej wyporności. Poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak Great Anklin One, nie ma sensownego modelu, który można by postawić na znacznik i mieć pewność, że on przetrzyma turę przeciwnika na tym znaczniku i pomoże nam zdobyć primary. To są największe problemy demonów. Demony ciągle grają na zasadzie spróbuję ugrać jak najwięcej z sekundarek, spróbuję pozabierać przeciwnikowi primary, ale nic z tego więcej tutaj już nie wyciągniemy i z reguły te gry są takie około remisowe albo lekko przegrane. Ciężko jest tutaj wygrywać demonami. No i naprawdę kiepsko, że Games Workshop nie pomyślało, no bo jeżeli oni byli w stanie wykminić, że przykładowo nie jest problem w Crusaderach Sisterek, to o czym mówiłem w odcinku imperialnym, tylko jest problem z dwumodelowymi unitami Crusaderów w Sisterkach, więc podrożymy tylko i wyłącznie te dwumodelowe unity. Okej, podrożyli, rozwiązali problem. Tak samo tutaj, jasne, nie ruszamy battle line'ów, bo może nam się wymkną inne armie chaosowe spod kontroli, jeżeli chodzi o sojuszowanie. Uważajmy z tymi drobnymi bohaterami z lone-upami, które były wcześniej bardzo często brane, jak Changeling, jak Bluescribe, jak Maska Slaanesha. Okej, nie ruszajmy ich, nie? Ale wszystkie te duże demony, wszystkie te elitarne demony, te średnie powiedzmy, jeżeli chodzi o rozmiar, wszelkiego rodzaju szarioty i tak dalej, to wszystko mogłoby naprawdę dostać jakieś obniżki, żeby tam jakaś nutka optymizmu tutaj nam powiała. No niestety tak nie jest. No i demony są skazane na niebyt w warpie przez najbliższe kilka miesięcy. Zobaczymy, co pojawi się w okresie wakacyjnym, kiedy wyjdzie nasz kolejny data slate. Na ten moment zdecydowanie armia not. No i to tyle, jeżeli chodzi o odcinek chaosowy. Był on dużo krótszy od odcinka imperialnego, no ale to jest akurat zrozumiałe. Trzeba było w pierwszym odcinku przedstawić konwencję, no i trzeba było też omówić zdecydowanie większą ilością armii. Kolejny odcinek będzie o Xenos, no i pewnie będzie miał taką długość pomiędzy tym imperialnym a tym chaosowym, bo armii będzie do omówienia 8. Na ten moment to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Siema!